Siema! W dzisiejszym odcinku chciałbym Cię zabrać w sentymentalną podróż do zakamarków dzieciństwa. Imieniny dziś obchodzą Porfiriusz, Nikolina i Aleksander. Zrobiłem się ostatnio sentymentalny. Zobaczyłem w kiosku coś, co w dzieciństwie bardzo lubiłem. Komiksy Kaczora Donalda. Seria Gigant. Gdy byłem dzieciakiem, bardzo lubiłem je czytać. Więc pomyślałem, czemu nie sprawdzić, jak się będzie je czytało teraz, gdy już nie jestem małym chłopcem. I powiem wam szczerze, że jest to naprawdę fascynująca lektura. Mamy tutaj to coś, co bardzo, bardzo cenię sobie we wszystkich produkcjach dla dzieci. Pierwszy lepszy przykład to jest Johnny Bravo. To jest serial animowany, który będzie bawił dzieciaka, który siedzi na kanapie i jego ojca, który siedzi obok niego. Chłopak będzie się śmiał, ojciec się będzie śmiał, tylko że każdy z nich będzie się śmiał z czego innego. Są tam różne rzeczy, które tylko dorośli zrozumieją. W Kaczorze Donaldzie jest może tego trochę mniej niż w Cartoon Network, bardziej jest to nastawione, myślę, bardziej na młodszych odbiorców, ale dorosły też znajdzie coś dla siebie. Seria wydawana jest od 92 roku w Polsce. Co ciekawe, Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których seria ukazuje się bardzo, bardzo regularnie. My Polacy po prostu kochamy Disneya. Nigdy tego nie czytałem w oryginale, ale polskie tłumaczenie jest naprawdę genialne. Wiele żartów jest przełożonych na nasze polskie podwórko, na nasze realia. Czytając teraz te komiksy, nie mam takiego poczucia, że wow, to jest genialne, tylko po prostu jest to bardzo sympatyczna lektura. Gdy ten tomik trafił w moje ręce, to od razu powróciły wspomnienia. Charakterystyczny zapach i niezmieniający się styl rysowania. Świętem na dziś jest dzień spania w miejscach publicznych. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam strach przed spaniem w autobusach, w pociągach. I mam taki strach, ponieważ pewnego razu, gdy przysnąłem sobie w pociągu, obudził mnie własny chrap. To było takie żenująco, wstydliwo, obrzydliwe. Jeżeli w dzieciństwie czytałeś Donalda, to polecam Ci powrócić do tamtego klimatu. Ja tymczasem będę kończył już dzisiejszy odcinek, ale zanim się pożegnam, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Właśnie zjadłeś pączka! Pani Grażynko, komu to Pani zabrała? Wnuczkom, wnuczkom, no to jest niepoważne, no. Nie dość, że dzieciak skrzywdzony, to jeszcze ja muszę... doświrować.